Dajemy pułapkę, nie ono, patrz jak zimno, jak ubranie jest. Ona jest naszą przewodniczką i tak pięknie nam mówi, opowiada o tym kanionie. To jest niesamowite miejsce. Czasami woda dochodzi aż do szczytu, a dość często do, powiedzmy mi, do brody, jak płynie tędy rzeka. Ona o tym wszystkim nam mówi. Thank you.
bajecznego zakątka na ziemi. Coś niesamowitego. Przepiękne. Wracamy z powrotem, tak jakbyśmy, wiesz, dwa kaniony przeszli, bo po tą drogę będą zupełnie inne widoki. Bo inaczej będą, wiesz, ukształtowane skały. But the last two flash floods that we did have, it added more sand back to the side, so I've seen it come from here to here to there. Serce mi momentami stanęło. Myślałam, że zawał. Ale mówię, nie, trzeba dojechać do Surprise. Nie, i naprawdę. Opowiedzieć, i opowiedzieć. Naprawdę, coś pięknego. Wrażenia niesamowite, naprawdę. Wow. I mimo, że mamy nie tą porę roku, gdzie jest najlepsze światło dla zdjęć, ale dzięki przewodniczce, która pokazywała nam miejsca, gdzie stanąć, jak stanąć, to porobiliśmy ciekawe zdjęcia. I widoki są, co ta natura stworzyła, nie do uwierzenia. Nie do uwierzenia, po prostu. Tak. Czasami woda płynie tu tak, że aż się przelewa, wszystko jest zakryte, bo potem się rozlewa na takie wielkie rozlewisko, jak jest za tobą, Andrzej. Ale to nie jest rzeka, to tylko woda płynie z dużych opadów. Wtedy rzeka regularna nigdy nie płynęła. Momentami, tylko żeśmy buzi otwierali. Tak wysoko, żeby słońce oświetlało nasze twarze. Zdjęcia wyszły unikalne, niektóre poruszone, no bo nie mieliśmy statywów, ale będzie pamiątka. No cóż, ja dodam, jeżeli ktoś ma ochotę przypomnieć sobie, w wypadku tak jak my jesteśmy z Arizony, ciągle chodzimy w t-shirt i w krótkich spodenkach, to ja dzisiaj wziąłem moją kurtkę narciarską z Nowego Jorku, jest 2 listopada, bowiem trafiliśmy na taki dzień w Peć, który jest no, wyjątkowo chłodny, jest błękitne niebo, słonecznie, ale jest zimno. Cała wyprawa zajęła nam to, że wstaliśmy o godzinie 5 rano, 4,5 godziny jechaliśmy tutaj do Page. Przed 10 weszliśmy na tour, jest tu około chyba 60-70 osób już. Serdecznie zapraszam, jak ktoś chce sobie przewietrzyć swoje zimowe ciuchy, to żeby w listopadzie przyjechał do Antelope Canyon. Tędy się wchodzi, tędy się wraca. Nie ma wody, jest sucho, słonecznie, pięknie i kolorowo. No i mroźno. I mroźno. Wchodzimy do naszego trolejbusu ciekawego. A to dalej kaptury musicie nosić? O, nie musimy. I tu się siedzi, dupska tutaj. Trzęsą? A trzęsie tak, bo to nie ma żadnej asfaltu, nic, tylko po prostu koryto rzeki, która płynie, jak tutaj są duże opady. No i tak się jedzie, tak tup, 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 odbiera się.